Znajdujemy się dzisiaj w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu nad Wisłą i mamy przyjemność brać udział w wojewódzkich konfrontacjach teatrów dziecięcych Teatr Bez Granic. Szczerze mówiąc, nie liczyłam tych edycji, ale pod taką nazwą spotykamy się po raz trzeci, natomiast przegląd odbywał się tutaj od wielu lat, myślę, że przynajmniej 20 lat. Gościmy 28 zespołów teatralnych. To są teatry już jakby wyselekcjonowane. Młodzież i dzieci, bo jest to również młodzież gimnazjalna, przyjechali do nas z całego regionu kujawsko-pomorskiego. Z większych miast Torunia, Inowrocławia, Bydgoszczy, ale również z bardzo maleńkich miejscowości, takich na przykład jak Obkaz, jeśli Państwo wiedzą, gdzie to jest, czy Paterek, Witkowo, to są świetlice wiejskie, bardzo malutkie, co nie znaczy, że nie są godnie reprezentowane. Bardzo wiele zespołów o wysokim poziomie wywodzi się właśnie z takich maleńkich, małomiasteczkowych czy wiejskich środowisk. Mam nadzieję, że będzie ten przegląd kontynuowany, dopóki jest taka potrzeba, bo my tu skupiliśmy w tym roku około 400 wykonawców, towarzyszących im opiekunów, instruktorów, także chyba warto.